Na samorządowej giełdzie nazwisk mogących przejąć władzę w mieście po Jarosławie Wilczyńskim nie mogło zabraknąć Zdzisława Kałamagi. Urzędujący starosta wymieniany był jako kandydat twojego ostrowieckiego samorządu, choć decyzja w tej sprawie miała zapaść dopiero we wrześniu. TOS zmienił jednak strategię i postanowił już teraz ogłosić Zdzisława Kałamagę swym kandydatem. W starostwie myślę, że udowodniłem, że jestem człowiekiem skutecznym. I tutaj miałem tą robotę poukładaną, jeśli tak można kolokwialnie powiedzieć. Natomiast startuję dlatego, żeby całą swoją wiedzę, całe doświadczenie i to, co mówiłem już wcześniej, czyli skuteczność, oddać miastu. Zdzisław Kałamaga wie, że czeka go niełatwa kampania wyborcza, jest jednak przygotowany do walki. Jak przekonuje, ma już gotową wizję miasta i ukończony w 70% program. Czeka nas najpierw mądre staranie się o środki unijne, a potem równie mądre ich wydawanie dla dobra lokalnej społeczności, żeby za taką robotę się wziął jakiś kompletny amator, który większego pojęcia o tym nie ma. I to była jedyna moja motywacja, żeby pewne rzeczy, które w Ostrowcu nie działają tak, jak powinny, zaczęły działać znacznie lepiej. Te słowa to z całą pewnością rozpoczęcie kampanii wyborczej przez Zdzisława Kałamagę i atak na politycznych konkurentów. Tych jak na razie w walce o fotel prezydenta nie ma wielu. Najpoważniejszym kontrkandydatem dla urzędującego starosty może okazać się reprezentant Prawa i Sprawiedliwości. Radny miejski Zbigniew Duda, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta, nie zdradza na razie swojego programu wyborczego. Ten poznamy najprawdopodobniej we wrześniu. O swym programie wyborczym dość ogólnikowo wspomina trzeci z oficjalnych kandydatów na włodarza gminy. Twój ruch zamierza powalczyć w tych wyborach, zwłaszcza na szczeblu gminnym. Na dzień dzisiejszy zostałem desygnowany przez zarząd wojewódzki jako kandydat na urząd prezydenta miasta i co tu dużo mówić, no postaram się te wybory wygrać. Rządnych zwycięstwa z pewnością przybędzie. Swego kandydata nie zaprezentowała jeszcze Platforma Obywatelska. Nie wiemy, na kogo postawi Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Kongres Nowej Prawicy. Nie znamy też kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z całą pewnością pojawią się też kandydaci startujący z własnych komitetów.